Psalmie 90 czytamy: miarą życia człowieka jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. Bo życie człowieka jest jak świeca, która spalając się daje nam światło, daje nam poczucie bezpieczeństwa, wskazuje nam drogę. Jednak są w tym życiu też chwile, kiedy różne podmuchy powodują, że ten płomień niknie, że jest zawirowany, że się chwieje, że cienie, które pojawiają się na drodze, wydają się przeraźliwe, straszniejsze. Staramy się ten płomień uchronić na różne sposoby. Jednak przychodzi też chwila, kiedy już nie jesteśmy w stanie nic zrobić, kiedy ostatni podmuch powoduje, że następuje koniec. Dzisiaj doszliśmy do końca drogi. Do tego, czego każdy z nas się spodziewa, choć każdy z nas chce odwlekać. Do końca, kiedy musimy pożegnać się z najbliższymi, kiedy musimy rozstać się ze swoim bogactwem. Do końca, kiedy myślimy, co będzie dalej. Myśląc o wyborze, co czeka nas po śmierci, możemy trochę pójść w filozofię. Blaise Pascal złożył taką propozycję. Mówi się o tym zakład Pascala. Mamy dwie możliwości. Bóg istnieje i nagrodą za wiarę obdarza nas życiem wiecznym. I druga opcja, Bóg nie istnieje i też nie ma życia wiecznego. Człowiek może wierzyć lub nie wierzyć w istnienie Boga. Jeśli wierzy, to traci życie doczesne i otrzymuje życie wieczne. Jeśli nie wierzy, to zatrzymuje to życie doczesne i traci wieczne. Pascal wydedukował, że bardziej wiara się opłaca, ponieważ ryzykujemy tylko czas, który zazwyczaj jest krótki na to życie, a nagrodą może być życie wieczne. Dlaczego tak bardzo lękamy się tego, co będzie po nas? Dlaczego tak bardzo przywiązujemy się do tych rzeczy materialnych, które posiadamy? Życie jest jak rzeka, której wszystko przemija. Pantarei. Nic nie trwa wiecznie, nic się dwa razy nie zdarza. Nie można wejść do tej samej rzeki. To znowuż z filozofii. My byśmy chcieli zatrzymać to, co dobre, jak najdłużej. I opowiedział im przypowieść. Pola jednego zamożnego człowieka bardzo obrodziły. Myśląc o tym, tak sobie mówił, co z tym powinienem zrobić, bo nie mam gdzie złożyć swoich plonów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze i zbuduję większe, tam zbiorę całe moje zboże i moje dobra. I wtedy powiem swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr odłożonych na wiele lat, odpoczywaj, zjedz, wypij i ciesz się. A Bóg mu powiedział, o bezmyślny, dzisiejszej nocy zażądają twojej duszy od ciebie i czyje będzie coś przygotował. Tak z tym, kto skarby sobie gromadzi, a nie staje się bogaty wobec Boga. Zgodnie z tym, co usłyszeliśmy w Ewangelii, bardzo mocno przywiązujemy się do tego, co posiadamy i kim jesteśmy. Myślimy, że w tym wszystkim ustrzeżemy się przed śmiercią. Przecież śmierć dotyczy każdego. Bogatego i biednego, mądrego i głupiego. Czy śmierć jest straszna? Czy należy jej się bać? Ja bardziej obawiam się tego przywiązania do łóżka, że będę musiał stać się zależny od kogoś, że nie będę samodzielny. Chociaż cały czas teraz mogę wszystko wykonywać. Ale może przyjdzie taki moment, kiedy będę zależny od drugiego człowieka. Kiedy będę musiał prosić go o pomoc, o wsparcie, o zwyczajne czynności pielęgnacyjne. Tego się lękam. Bo sam moment przejścia nie jest dla mnie straszny. W czasie praktyki w seminarium po pierwszym roku byłem w hospicjum. 21 dni, 22 zgony. Przy 5 osobach towarzyszyłem im w momencie śmierci. Modliłem się, trzymałem za rękę. Byłem. Można było zobaczyć, tak jak na początku, że ich życie gasło jak płomek światła, tej świecy.
że przyszedł moment, kiedy został zmuchnięty totalnie, kiedy przestali oddychać. To doświadczenie pozwoliło mi inaczej spojrzeć na wartość życia, na to, kim jesteśmy, a nie co posiadamy. Patrząc na śmierć, należy wyciągać wnioski, bo my zostajemy dalej, żegnamy kogoś bliskiego, ale mamy czerpać z jego obecności, z jego bogactwa. Przypominać sobie, czego nas nauczyła ta osoba. Przypominać, jak nas wychowywała, o czym mówiła, na co zwracała uwagę. Nawet jeżeli było to dziecko. Nawet jeżeli to dziecko było kilka lat, ono też wniosło jakąś radość w życie rodziny. Po śmierci kogoś bliskiego my zostajemy z całym bagażem doświadczenia. Zostajemy z całym smutkiem, żalem. Trzeba to dobrze ukierunkować. Dlatego powiedziałem, że im bardziej wierząca rodzina, tym więcej pokoju. Tym mniej tego całego smutku, który wdziera się, bo czegoś zabrakło, bo kogoś zabrakło. Każdy z nas musi przeżyć żałobę, bo jest to czas, kiedy na nowo przeżywamy wydarzenia w ciągu roku bez kogoś bliskiego. Ale jak ja podchodzę do śmierci? Czy ja się jej lękam? Może patrząc na swoją sytuację życiową, chciałbym zrezygnować ze swojego życia, zakończyć je wcześniej, bo jest za dużo problemów, bo, jak to się mówi, nikt mnie nie kocha. Ale czy moja wolność od problemów sprawi, że ci, którzy są obok, będą ich pozbawieni? A może im dołożę? Tylko wtedy przeraża, kiedy nie mamy poczucia, że coś jest dalej. Te obrazy sądu ostatecznego to wyobrażenie na przestrzeni dziejów tego, co czeka nas na końcu. Dla wierzącego to oczywiście spotkanie z Chrystusem, Zbawicielem, który zaprosi nas za nasze dobre czyny, za złe ukarze, wyśle do czyśćca, na pokutę. Dla tych, którzy gdzieś pobłądzili, powie: nie znam was, o czym mówiłem już dużo wcześniej. Niech nasze życie będzie życiem, którym niczego nie będziemy żałować. Ale niech nasze życie też będzie takim doświadczeniem, którym będziemy mieli poczucie, że swoim postępowaniem nikomu nie wyrządziliśmy krzywdy, że niczego nie zaniedbaliśmy, że każdą okazję do czynienia dobra wykorzystaliśmy w 100%. Po prostu musimy żyć tak, jakbyśmy my chcieli otrzymywać najlepsze rzeczy, dawać to samo innym, aby otrzymać nagrodę. Jesteśmy jak ów płomień, który spala się, a w pewnym momencie musi zgasnąć, bo taka jest kolej rzeczy.